Firma Multiservice z Opolszczyzny poszukuje pracowników do pracy za granicą w Niemczech, Austrii, Belgii, Holandii, Szwecji i Norwegii. Poszukujemy cieśli szalunkowych, zbrojarzy, betoniarzy, monterów izolacji przemysłowych, monterów rusztowań, operatorów sprzętu. Osoby bez doświadczenia chętnie nauczymy nowego zawodu. Zadzwoń do nas 77 40 09 193 lub 77 40 09 191 i sprawdź nasze oferty pracy na stronie internetowej www.multiservice.com.pl w zakładce Kariera. W 82 lata po tym, jak major Henryk Dobrzański-Hubal wraz ze swoim oddziałem stacjonował w Gajówce w Zychach, w tym miejscu odbyły się patriotyczne uroczystości. W niedzielę przybyło tam wiele osób, by wspominać legendarnego jeźdźca i dowódcę. Major Hubal kwaterował w Zychach w połowie października 1939 roku. Przybyło z nim kilkunastu ułanów i to właśnie w tym miejscu podpisano dokument o powołaniu Okręgu Bojowego Kielce. Pierwszym dowódcą został Jan Baran Dąbrowa, natomiast w związku z udzieleniem pomocy Hubalczykom mieszkańcy Zychów w kolejnych miesiącach byli więzieni, a kilku z nich trafiło nawet do obozów koncentracyjnych. Wspomniany Jan Baran, pseudonim Dąbrowa, był miejscowym gajowym, który udzielił oddziałowi schronienia. W niedzielę przed południem w Zychach wspominano tamte wydarzenia. Na miejsce przybyło mnóstwo pocztów sztandarowych. Byli to przedstawiciele związków oraz formalnych i nieformalnych grup związanych z Hubalem. Obecne były też poczty jednostek strażackich, a także szkół. Uroczystość poprowadził Sławomir Staciwa, a głos jako pierwszy zabrał wiceburmistrz miasta i gminy Radoszyce Grzegorz Szpakuła. Spotykamy się tutaj we wsi Zychy, by uczcić majora Henryka Dobrzańskiego-Hubala, który w październiku 1939 roku wraz z oddziałem partyzanckim przebywał w Zychach, walcząc z okupantem niemieckim. Wspominamy także wszystkich tych, którzy wówczas nieśli pomoc partyzantom, a była to zwłaszcza ludność cywilna, na którą w zamian za okazane bohaterom serce naziści nałożyli szereg represji. W dalszej części przemawiał wnuk gajowego Barana, pułkownik Wiesław Margas. Przez około 45 minut mówił głównie o faktach i mitach dotyczących wciąż nieznanego miejsca pochówku majora Hubala. Głos zabrała także poseł na Sejm RP Agata Wojtyszek. Nasza historia to, szanowni państwo, wiele przelanej krwi. Szczególnie tu, w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim, w powiecie skarżyckim, starachowickim i w wielu innych miejscach naszego regionu. Tutaj naprawdę każdy skrawek ziemi to przelana krew naszych bohaterów. My nie możemy o tym zapomnieć, dlatego cieszę się, że jest tutaj dzisiaj młodzież, której musimy przekazywać te wartości. Uroczystość uświetnili Hubalczycy z Koneckiego Stowarzyszenia imienia majora Hubala. Zaprezentowali oni pokaz konny z użyciem zwierząt z ośrodka Atmosfera w Sielpi oraz oddali armatniom salwę honorową. Władze gminy Radoszyce zaprosiły uczestników na poczęstunek, a część artystyczną zaprezentowały dzieci ze szkoły podstawowej w Kłucku. Na koniec przybyłe delegacje złożyły znicze oraz wieńce pod tablicą upamiętniającą pobyt Hubala w Zychach.